tak się stało, że od kiedy tą muzykę zaczęliśmy grać, natychmiast okazało się, że to jest muzyka do tańca, więc granie do tańca było, stało się pasją naszą. Raz, dwa, trzy, to robimy coś takiego. Granie mazurków do posłuchu, obertów do posłuchu, zamienia je czasami w coś niezrozumiałego, coś, gdzie się nie wie, skąd się to bierze. Natomiast jak się zna to poprzez ciało, poprzez taniec, jak to wraca od tancerzy, to mamy sens. To nagle krążenie, wszystkie przesunięcia, rubata stają się ruchami ciała, zamieniają się. To jest bardzo wymienne. Ruch i dźwięk. Ruch i rytm. Ruch i zmiana melodii. Zaczęliśmy grać do tańca, powstał wtedy Dom Tańca. Było wtedy kapel tyle, że chyba w ciągu jednego roku 100 wiejskich kapel przyjechało do Warszawy, żeby co tydzień była inna kapela. Było to coś. Marzyło nam się wtedy, żeby w Warszawie, w centrum Polski, można było posłuchać muzyki polskiej. Można było spotkać się, napić się piwa, umówić z dziewczyną i potańczyć tak, jak tańczyli nasi ojcowie, tak jak tańczyli nasi dziadowie. O czymś takim zamarzyło nam się, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest rok chopinowski. Lat temu Chopin wylądował nie na ziemi jałowej, tylko wylądował w środku bogatej kultury muzycznej. Czegoś, co trwa w różnych postaciach do tej pory, co może być tak inspirujące jak jego muzyka, co jest w dialogu z tą muzyką. To pytanie otworzyło nam cały kosmos. Zadaliśmy kolejne pytanie. Jaka była ta muzyka przed Chopinem? Okazało się, że była przebogata, że mamy nuty nieodczytane wcześniej, że był na przykład Georg Philipp Telemann, który 100 lat przed Chopinem wędrował razem z królem polskim przez okolice i notował muzykę w polskich karczmach. Był tym zachwycony, mówił, że jest to zapisane w jego listach. 7 dni spędzonych tutaj jest inspiracja na całe kompozytorskie życie. Zaprosiliśmy na festiwal ten projekt. Zaprosiliśmy na festiwal kompozytorów współczesnych, którzy z zupełnie innej strony słuchają muzyki. Słuchają już jako ludzie doświadczeni sonoryzmem, jako ludzie doświadczeni dodekafonią, jako ludzie, którzy z drugiej strony docierają do pytania o źródła dźwięku, o źródła muzyki, o źródła wzruszenia. Tak samo zapraszamy do projektu, do wszystkich mazurków świata, ludzi jazzu. Bo to, czym różni się muzyka wiejska od muzyki stylizowanej na wiejską, jest improwizacja. Jest to, że
wiejski muzyk, wiejski muzykant, wiejska śpiewaczka tak naturalnie zna treść, zna melodię, że ona za każdym razem może znajdować inny kształt. Nam zależy, żeby uczestnicy festiwalu siebie wzajemnie posłuchali. Bardzo często jest tak, że środowiska wszystkie chodzą własnymi ścieżkami i nigdy w życiu współczesny kompozytor nie spotka wiejskiego skrzypka, bo będą na zupełnie innych planetach i tak przez całe życie. Tutaj się spotykają i powstaje, moim zdaniem, powstaje specjalna energia. Gracie dżem, potem też można z wami coś... No po prostu my jesteśmy, słuchaj, ahoj przygodą. A teraz zapraszam pana Jana Gacę i pana Józefa Tarnowskiego, kapela Mieszana Dżem Session. Muzykanci, skarb, którego nam zazdroszczą ludzie z wielu krajów, gdzie to już minęło, gdzie oni mogą czytać nuty, analizować nagrania, ale spotkanie z żywym człowiekiem, to nie ma co porównywać. Cały przekaz, powiedzmy, tradycji, to nie jest coś, co się tylko w melodii mieści, czy tylko w słowach pieśni. To nie jest ta sama forma, tylko to jest wszystko to, co się pojawia właśnie w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Zupełnie inaczej śpiewa się pieśń, którą się usłyszało na żywo od kogoś, a inaczej coś, co się zna, nie wiem, z nut, czy z nagrań. Mieliśmy pana Józefa Piechotę, skrzypka z sierackiego, grającego owijaki, grającego taki repertuar, który mógł Chopin słyszeć. Po prostu sądzę, że ta muzyka nie zmieniła się w jego interpretacji od tamtej pory. Kapela Tarnowskich, trzech braci, którzy grają ze sobą całe życie. Trzeba pamiętać, że muzykant to jest najważniejszy zawód na świecie. Pierwszy po panu Bogu. Panowie Tarnowscy, rozpoczniecie noc tańca? Już! A dlaczego już? Już! Rodzina. Od dziadka, od pradziadka, wujek, wszystko i te melodie, które my gramy, które teraz przenosimy, to są nasze melodie rodzinne. A nie wiem, skąd oni umieli. To nie wiem, ale ja, my pochodzimy z tego gniazda rodzinnego i wszyscy gramy jako rodzina, jako bracia. Materiału, zarówno bracia Tarnowscy, jak i Jan Gaca. Takiego materiału chyba nie ma teraz w przyrodzie. I oni mają doświadczenie grania na weselach dwudniowych na przykład. Ale kiedyś to były wesela, panie, teraz jest wesele. Nie tylko operatorzy. Zaczynają o 7 czy tam o który, godzina 4, 5 rano już się rozjeżdżają.
A my jakśmy grali, to proszę pana, jakśmy zadzwonili w sobotę o godzinie 2 czy 3, tośmy grali do poniedziałku, do rana, jedno wesele. No, bo zaraz w niedzielę się składały te weselniki, poprawiny robiły i do rana. I trzeba było grać.